Skarbcu Wielkim Zamku Królewskiego otwarto wystawę Szkoła Aleksandryjska – Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el Dikka w Aleksandrii. Nasi archeologowie od 1960 roku pracują w stolicy Egiptu Ptolemejskiego, na najbardziej rozległym stanowisku leżącym w centrum współczesnego miasta. Rezultaty prac i znaleziska znajdujące się na co dzień w zbiorach Muzeum Narodowego w efektowny sposób przygotowało Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW imienia Kazimierza Michałowskiego, twórcy Polskiej Szkoły Archeologii Śródziemnomorskiej.